Pani Jadziu, pani robi naleweczki. Robię, bo ja gotuję jeszcze starodawne potrawy polskie. Co Rumuni tutaj tego nie znają? No, możecie sobie rozważyć, że każdy koralik trzeba naciągnąć na igłę i go wepchać. No. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego, co jest właśnie za mną. Moi drodzy, zapraszam na nowy odcinek ze wsi Pleszewo. Będziemy rozmawiać z panią Jadzią. Pani Jadzia jest głową Domu Polskiego tutaj w Pleszewie. Idziemy się zapoznać. Gdzie jest pani Jadzia? Pani Jadzia jest tutaj. Dzień dobry, pani Jadziu. Dzień dobry. Pani Jadziu, pani jest głową Domu Polskiego tutaj w Pleszewie, dobrze mówię? Tak. A ile lat już ten dom tak funkcjonuje? 7 lat. 7 lat? Tak. Tak aktywnie, że tam można chodzić, uczyć się języka polskiego. Co tam jeszcze? Tam się odbywają wszystkie spotkania kulturalne. No i sylwestry, i różne zabawy, i chrzciny. I chrzciny? Tak. I ze wsi się spotykają, i drudzy ludzie, co przychodzą, tam się spotykają i no mówię, czyli, różne zabawy. Czyli, i dzieci, czyli... i dorośli, i starsi. Czyli miejsce, które łączy ludzi. Tak. Mhm. A czy język polski jest tam nauczany? Jest, ale tu we wsi wszyscy mówią po polsku. No właśnie zauważyłem. Ale jest taką gwarą, starodawną gwarą. No nie znamy takich nowych tych słów polskich, ale taką gwarą wszyscy na wsi, na drodze to się pozdrawiają i tak mówią dzień dobry, prawda? Dzień dobry, ale tutaj mają mało dzień dobry. Tylko się mówi, pochwalony Jezus Chrystus. A, jeszcze tak. Takim starym, staropolsku przywitanie. Takie przywitanie. Pani Jadziu, a pani się tutaj urodziła? Tak. I pani rodzice, dziadkowie żyli tutaj w Pleszewie? Ale oni wszyscy tutaj się urodzili. My jesteśmy 7 pokolenie. 7 pokolenie? Tak, tak. 186 roków jest odkąd pierwszy przyszli tutaj do Pleszewa. Wow, czyli tak. Ten młody człowiek zna już język polski? Tylko po polsku. Tylko po polsku. Ale zna rumuński. I rumuński. Tak. I zaraz pewnie angielski, jak pójdzie do szkoły. No pewnie, bo trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć. Tak. Pani Jadziu, pani robi naleweczki. Robim. Ale to takie naleweczki, powiedziałbym, nie sztuczne, wszystko naturalne. Wszystko naturalne. A opowie pani troszkę? Tak. Tutaj mam czereśnie polne. Czereśnia polna. Tak, tak. To jest czereśnia polna słodka i gorzka. I gorzka. To ja robię 2 rodzaje. Tutaj mam frukty de pădure, jest napisane po rumuńsku, ale to znaczy różne leśne owoce. Tu znamy takie owoce, co są między maliną a jeżyną i nazywa się pijaki. Czyli jak człowiek się naje? Tak, jak się naje, to trochę tam... Może zaszumieć w głowie. Może, tak. Mam tu... czarne jagody, a po rumuńsku afinate i tak jest i napisane. O, jaki wesoły ten. To jest wiśniówka. Czyli można wybierać, przebierać. Można wybierać. Można. A zapytam, a kiedyś na przykład, jak no nie było takich dobrych dróg, bo te drogi no nie były 20 lat temu, nie było takiego dobrego dojazdu do Pleszy. Nie było. Jakby coś, jak coś się działo, to ludzie leczyli ziołami. Liczyli, ale wiecie, że to, co liczyli ziołami, to czasami i ta ryzyka, pytam się, a zna kto takie, zna kto, co się leczyli no, naturalnymi różnymi ziołami. To funkcjonowało. A teraz w tych proszek bierzesz i bierzesz i nic nie pomaga. No właśnie, tutaj macie tymian, miętę. Tak, dużo macie w ogóle. Dużo, bo ja i na mięcie robię też. Mi też nalewkę i robię i syrop. Syrop z mięty. Tak, tak, syrop z mięty. Ja powiem, że 4 razy byłam w telewizji, 2 razy w polskiej. No byli tutaj, nagrywali jakieś filmiki, bo ja gotuję jeszcze starodawne potrawy polskie. Co Rumuni tutaj tego nie znają. I bardzo się im podobają te potrawy. A co pani na przykład gotuje? Gotuję pierogi, gotuję klydnie, co w środku jest śliwka, osypane orzechami, sosik ze śmietanki, z masła domowego. Ojej, i waniliowany. Ojej. Tak, gotuję też bigos. A zrobiłam taką babulinkę, co z tego co szukałam, to ani w Polsce już nie znają. A ja to pamiętam, tą babulinkę, od mojej robiła? Babci.
Tak. Babulinka z ziemniaków? Nie. Babulinka, to ona robiła, no jak piekła strudle. No i tam miała. Z makiem, z jabłkiem, z orzechami. A u nas te dżemy różne, powidla na to mówimy, to gotujemy prawie ze śliwek przez cały dzień, ale cukru tam się nie dodaje wcale. Okej. Okay. I ona, jak już jej zostało wszystkiego tego, to robiła takie ciasta przekładane i kładła. To coś zostało. No tam magno, orzechy, później tych powidla. I najlepsze ciastko wyszło z tego. I ja to zrobiłam i prawie na pierwszym miejscu na kraju wygrałam z tym ciastkiem starodawnym polskim. Ale pani też dużo gotuje, ale tak. Też szyje. Też i szyje. Szyje. Stroje ludowe. A można zobaczyć? Tak, ja wam pokażę. Ale wszystkie materiały sprowadzamy z Polski, bo tu w Rumunii no tak nie ma takich materiałów, komu potrzebujemy. Ale sprowadzamy z Polski, jakoś dajemy radę. Ja pokażę co. No co. Koniecznie. Ale to są stricte tradycyjne stroje. Tradycyjne stroje. Bo uważam, że w Polsce już trochę to zanika. W Rumunii? Wiecie co, w Polsce zanika, ale są zespoły polskie, co przyjeżdżają tutaj i zamawiają takie stroje u nas. A właśnie. Tak. I ja pokażę. Ojejku. To jest damska koszula. I pani od podstaw, pani Jadziu, pani od podstaw z materiału wszystko szyje. Ja z mojemi siostrami. Mhm. To tak. Siostra starsza szyje koralikami. O matko. Siostra młodsza jest szwagliną i ona to wie wszystko pociąć materiały. No za tymi starodawnymi, jako się szyły starodawne. Zobaczcie. I jak tu na rękawach. Jakie wykończenie. I plecka i tutaj. Pięknie. Ale ubrane to musi być spodnica. Pokażę najpierw jeszcze męską. I na przykład taką koszulę zakładają tutaj w Rumunii na jakieś takie ważne wydarzenia, śluby, wesela. Na śluby, na wesela, to świadkowie tak są ubrani. Świadkowie? Tak. Jak są święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc, to każdy dzień świąteczny tak są ubrani. Ojej, tak. Powiem szczerze, że w kościele, bo gdzieś ubierałem, do kościoła. No tak. Do kościoła, bo tutaj wszyscy do kościoła idą. No, początek jest kościół. To wszyscy tak są ubrani, to widać, że jest święto, bo tak się wszystko świeci, te koraliki, te ludzie. No, każdy odświętnie, prawda? Tak, chcę pokazać, zaznaczyć, że coś się dzieje. No, to te koszule męskie to są różne wybory. Może kto chce, tylko z czerwonym. I każdy może przyjść, powiedzieć, chciałbym na przykład tylko czerwony kolor. Siostra starsza to ma taką książkę i tam ma wszystkie modele, jakie kto chce sobie wybrać na koszuli. Jaka damska, tak i męska. Jejku, jak to ładnie jest zrobione. Tak. Ile czasu trwa zrobienie takiej koszuli? Oj, długo. Długo. No, możecie sobie rozważyć, że każdy koralik trzeba naciągnąć na igłę i go wepchać. No, i tego jest dosyć sporo, tych koralików. Tak, bardzo dużo. Tak. Z miesiąc? A tylko, no, miesiąc. Z miesiąc, nie? Z takimi małymi przerwami. A ile taka koszula kosztuje? Zależy, jako jest wyszyta. To tak powiem, że na leje rumuńskie taka jest ponad 1000. 1000? A mniej wyszyta to jest 1000. Mhm. No, zależy, ile tu jest roboty przy tym. No tak. Oczywiście. Tak. I teraz najpokażę mi spódnicy. Spódnice. Spódnice to mumy na różnych kolorach. Mhm. Na przykład, jak jest Boże Ciało, to ubieramy zielone. Jak jest święto, wielkie uroczystość odpustu naszego, to ubieramy czerwone. I pokażę mi już i czerwone, i zobaczcie. Ale wszędzie dominuje motyw kwiatów. Kwiat, tak. Kwiaty. Kwiaty w koszulach, kwiaty na spodnicach. Tak. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wizytacja. No tak. Czyli pani Jadziu, u pani można napić się dobrych nalewek, można zamówić taką koszulę, można u pani też przenocować, dobrze mówię? Można. I tutaj w tym domu, gdzie teraz kręcimy materiał, czy w tym domu polskim, który... Można w domu polskim. Mieliśmy? Można. Jest tu bardzo ładny pensjonat, dopiero nowo otworzony.
I myślę, że w tym roku otworzymy im nasz, co jest tutaj. Mhm. Aha, bo tutaj mogę pokazać? Tak. Okej, okay, tutaj, tak. Tutaj widzę, że jest taka właśnie część dobudowana. Tak. Albo to może nawet nowy dom jest po prostu. Nowy dom, środki gotowe, tylko jeszcze meble trzeba, już łazienki prawie gotowe wszystko. Dobrze, czyli można przyjechać, tak. Odwiedzić i poodpoczywać, pooddychać. Poodpoczywać i można wyjechać sobie gdzieś na świeże powietrze. Czyli co? Można po trawów i rumuńskich zrobić, właśnie. Żeby spróbować. A można u pani zamówić? Można zamówić, pewnie. Fajnie, czyli jak panią odnaleźć? Trzeba przyjechać do Pleszewa i pani jest na końcu Pleszewa? Na początku ze strony Monastyra Humoruluj, a na końcu z wejścia Nowego Słońca. Super. Bardzo pani dziękujemy. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Z panią Jadzią pogadaliśmy, co prawda krótko, bo niestety klientela przyszła, więc musieliśmy się po prostu zawinąć. Pani Jadzia też się nie rozdwoi, nie rozstroi. No więc jedziemy dalej, ale dobre i to, że mogliśmy chwilę pogadać z panią Jadzią i usłyszeć troszkę o tej kulturze polskiej tutaj na terenach Rumunii, w Bukowinie. A tymczasem jedziemy na południe. Z Hanią? Z Hanią. Myślałem, że została. I dalej je ciasto od pani Jadzi, która po prostu piecze i gotuje fenomenalnie. I powiem wam szczerze, że no naprawdę, czasami jest tak, kilka dni jedziemy, wszyscy Polacy, nie chcę rozmawiać przed kamerą, nie, w ogóle nie ten, a później przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, punktu i się okazuje, że jest Bolek z poprzedniego odcinka, jest pani Jadzia, są tacy otwarci. Jak na razie byliśmy w Kaczykach, byliśmy w Nowym Solońcu, no i de facto dopiero w Pleszach udało się z kimkolwiek porozmawiać przed kamerą. Bo nie mówię, że... bo bez kamery to jest, wiecie, to jest bez najmniejszego problemu. Ale przed kamerą to już jest troszkę wyższy poziom, no i dopiero tutaj w Pleszach udało się przebić złą passę. Ale bez kamery też było ciężko, nie było tak łatwo pogadać. A to prawda, bez kamery też było ciężko o taką atencję czasową. Tak, wszyscy mówili, że nie mają czasu. No właśnie. A jak nie można mieć czasu dla takiej szefowej? Tak, o, autostop. Łap autostopa. Hania w akcji. 3, 2, 1. Nie martw się, Haniu, mi też się tak zdarza, że ja nie łapię czasami. Wiecie co? Ja wam powiem jedno. Można robić cudawianki. Co się śmieje? Można robić cudawianki, niesamowite rzeczy, gotować najprzeróżniejsze potrawy, robić wielkie nalewki, szyć, robić cudowne rzeczy, takie tradycyjne, ale i mieć dom polski, ale jeżeli o tym się nie będzie mówiło co jakiś czas, nie będzie się o tym przypominało co jakiś czas, to niestety informacja ta zanika i ludzie o tym przestają słyszeć i wiedzieć. Niestety tak to działa. Jeżeli o czymś się nie trąbi, no to teraz, moi drodzy, prosty test. Napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, ile osób z was wiedziało, że jest polska wieś, polskie wsie w Rumunii, na Bukowinie. Dajcie znać, ile osób słyszało o tym, a ile osób kompletnie nie miało zielonego pojęcia o tym temacie. I tutaj zobaczymy i to będzie świetny wyznacznik tego, jak faktycznie w rzeczywistości to wygląda. Czarina! Cicho. To jest Bernardem na krótkich nogach. Czarina! Ja pierdzielę, u Jadzi baterię zostawiłem. 3 baterie. I ładowarkę z kablem. Ale jesteś pewny? O matko. Zostawisz mnie na... Chcesz na przystanku czekać? Nie, na przystanku nie chcę, to tutaj. Ja sławianek zrobię w związku z tym. No to ładuj. Ja bym tutaj, to jest fajne. O matko. Podwórkę. Dobrze, że ogarnąłem. Dlaczego dzisiaj? Nie, to nie może być prawda. Muszę jeszcze wracać przez gang. Mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. Plesza. Witam ponownie. Pani
Jadwiga tam, a kurczę, nie pamiętam, czy to tutaj mieszka, czy tam trochę dalej, widzicie. Ojej, no drałujemy. Dobra, towar odebrany, wszystko w kieszeni i lecimy do Hani. Szanowni Państwo, jesteśmy... Dzięki Paweł. Się wywali, będzie miał. 12 lat. No, moi drodzy... Matka ci się włączyła. Moi drodzy, jesteśmy w Humorach. Tutaj jest monaster, idziemy zobaczyć monaster. I później jedziemy w Góry Humory. Czyli... Twarz... Coś tam, to roześmiana z niemieckiego. Twarz. Roześmiana twarz, no. Tam z niemieckiego. Niemiecki, austriacko-węgierski, austriackie dokładnie. Ale dobra, lecimy. Tutaj przy monasterze można zobaczyć, zobaczcie, takie rękodzieło. To jest wełniane. Tutaj magnesiki, ale pisanki jak zrobione, zobaczcie. Proszę. No, jak zrobione pisanki. Ale to są drewniane pisanki. Ale niesamowite, drewniane pisanki. I tutaj też, a to już... Tego nie dotykajmy, bo to już nie są drewniane, to są wydmuszki. Ojej, jakie delikatne. No, jakie delikatne. Ale te drewniane są takie... Powiedziałbym coś takiego, jak kiedyś u mnie w domu było. Autentycznie a u mnie w domu. A my też mieliśmy jakieś takie. Takie mieliście? Znaczy czasami były gdzieś tam w domu. I takie narzuty. Zobaczcie. 4250... Nie, 425 lei. A to jest akurat z tego, z... To nie jest z wełny, tylko to jest... No brakuje mi słowa, bo to jest takie twarde. Nie wiem, nie pamiętam jak ten materiał się nazywa. Z wielbłądziej tej trochę sierści. No i tutaj też taka narzuta. Sfanta Manastir Humor Intrare, czyli wejście. Moi drodzy, to miejsce, które wam za chwilkę pokażę, to jest po prostu fenomen na skalę światową. I ja osobiście przez tyle lat podróżowania i będąc osobą prawosławną, bo to jest monaster prawosławny, nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego, co jest właśnie za mną. Tutaj, moi drodzy, mamy wieżę monastyru, tutaj mamy sam monaster. Monaster został prawdopodobnie zbudowany albo w XIV wieku, pod koniec XIV wieku, albo na początku XV wieku. Ciężko jest określić datę powstania monastyru, dlatego też rzucam wam ramy czasowe prawdopodobieństwa, kiedy mógł powstać, ponieważ nie udało mi się niestety znaleźć. Dlaczego to miejsce jest tak fantastyczne i tak unikalne? Zauważcie, że nigdzie na świecie nie ma świątyni, na której w ścianach zewnętrznych są freski. Jest to unikalne na skalę światową i zostało to wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I teraz freski. Freski to malowidła, których pigment nanosi się na jeszcze świeży tynk. I wyobraźcie sobie, że jeżeli taki delikwent, który to pisze, bo te ikony w prawosławiu się pisze, jeżeli on popełni błąd, to musi co zrobić? No nic innego, jak zdrapać tynk, nałożyć raz jeszcze tynk i nałożyć pigment. Nigdy nie zrozumiem ewenementu ludzi, którzy niszczą tak piękne dzieło. Zobaczcie, oni tutaj akt wandalizmu, którego nigdy nie jestem w stanie zrozumieć. A te dzieła mają przecież ponad 500 lat. W roku 1786 niestety zakonnicy zostali wygnani przez władze austriackie, jednak już w roku 1990, czyli roku, kiedy kierownik się urodzi i przychodzi na świat, parafia staje na nogi i zakonnice wracają. Zakonnice, tak? Bo są tutaj siostry, które trzymają pieczę nad całym obiektem. O, ktoś by zapytał kierowniku, a w którym roku oni wpisali to miejsce na listę światowego dziedzictwa? Już tłumaczę, 1993. Gdyby tego nie wpisali, to uważam, w tamtym czasie, to uważam, że niestety oglądalibyśmy dzisiaj coś takiego po prostu. Dlaczego ktoś zapyta, dlaczego kierowniku od strony północnej nie widać fresków? O, prosta odpowiedź, prosta i nieprosta. Warunki atmosferyczne. Wiatr 1, deszcz 2, zmiana temperatury 3. No i niestety tynk pęka, a wraz z tynkiem freski odchodzą w zapomnienie.
funkcja wieży zakonnej, tak jak tutaj widzimy, mogę troszkę strzelać, teraz trochę tak, wiecie, troszkę filozofuję. Są dwie opcje. Wieże stawiało się po to, żeby zamontować w nich dzwony i dawać znak wiernym o tym, że zbliża się msza, ale też w tamtejszych czasach dzwonnice były stosowane jako sygnał ostrzegawczy, że coś się dzieje, jest jakiś napad, najazd na wioskę, na okoliczne wsie. Druga kwestia jest taka, że może w tej wieżycy być tak zwana pustelnia, czyli miejsce, w którym, takie cele, miejsce, w których zakonnice bądź bracia zakonni mogli poświęcić w pełni swoją atencję Bogu i modlić się bez większych przeszkód. W sensie przeszkód. W sensie, że nikt im nie przeszkadza. To miałem na myśli. A teraz, moi drodzy, wisienka na torcie. Czyli wchodzimy do środka. Powiem wam jedno. Takie miejsca to wyrywają mnie prosto z sandałów. Tutaj padło pytanie od Hani, czy te rysunki mają jakąś analogię. Powiem szczerze, ciężko powiedzieć, bo nie jestem znawcą Biblii. Tutaj możemy nawiązywać do Noego. Tutaj ryba, głowa wystająca z pyska ryby, więc może są jakieś takie właśnie konwencje. Wszystkie te rysunki przedstawiają jakieś sytuacje z Biblii. Może ktoś bardziej oczytany w temacie będzie w stanie wywnioskować więcej niż ja. Trzeba też już na koniec zaznaczyć, że to arcydzieło, które mamy przed sobą, stanowi najlepiej zachowane freski cerkwi bukowińskiej tutaj właśnie w tym regionie. Hania tutaj się naśmiewa z tego, że zniżka 50% jest dla bezrobotnych. Tak powinno być, ale nie dla tych śmierdzących tlani bezrobotnych, tylko dla bezrobotnych, prawdziwych bezrobotnych. A to jak to rozróżnić? No nie wiem, jakiś tam algorytm trzeba wymyślić. Wałam się po głowę. Ojej, to nic się nie stało. Weszliśmy do sklepu z pamiątkami, tutaj matuszka sprzedaje pamiątki. Zobaczcie, tutaj są ikony. Spokój. Złoto, srebrne. Zobaczcie, to jest ręczna robota. Tak jest. Książeczki, przerastanie, literatura. A tutaj przeróżne olejki. A, widzicie. No bo i kosmetyki, przestań kierowniku. I kosmetyki wytwarzane przez tutaj zakonnice. Dla ciebie będzie kilka sekund, pulpeciku, mój kochany, na wizji. Dzień dobry, pulpeciku, no chodź do wuja. Nie bój się. No daj pogłaskać pod łóżkiem. Wujek się nie boi. Nie boi się kotków. Wcale. No i tutaj mamy przewodnika, pulpecika, który nam opowie o historii tejże cerkwi. Moi drodzy, tutaj nieopodal, obok praktycznie, bo zobaczcie, na wyciągnięcie jednej dłoni znajduje się inna cerkiew. Nowa cerkiew, prawdopodobnie jest to plebania, gdzie tutaj sobie siostry zakonne mieszkają. Tutaj jest nowo powstała cerkiew, w której odprawiają też regularnie msze. I zauważcie, tak wyglądają freski na zewnątrz, nowe freski. I zobaczcie, jak to jest pięknie nałożone. Jaka to jest paleta barw. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na freskach w tamtej cerkwi, że kolor czerwony jest kolorem dominującym. W sensie oczywiście
Nie wszędzie, ale jak zwrócicie uwagę, to można zauważyć, że kolor niebieski i czerwony są to kolory, które dominują. I takim freskiem, który naprawdę tutaj w tej nowej części rzuca się w oczy, jest apostoł... Nie jestem w stanie przeczytać. Tutaj ten fresk tak na tle właśnie bukowiny, mapa i apostoł, który rozciąga ręce trochę z niemocy. Nie byłbym sobą, gdybym nie zabrał was tutaj, w tej miejscowości, na cmentarz. Zapraszam na cmentarz zobaczyć. A zamknę, żeby nikt inny nie wszedł. Indywidualna wycieczka. Moi drodzy, cmentarz, boisko. Chłopaki grają. Jak przestaną grać, to pójdą pospać na cmentarz. Nie no, śmieję się. Wiecie, że kierownik z kilka razy w życiu na cmentarzu miał okazję ponocować. Bo jak to mówią, w życiu najciemniej gdzie? Na cmentarzu. Czyli pod latarnią. Zaintrygowało mnie to wiadro. Nie wiem, do czego służy, ale pewnie ma jakąś funkcję. Przejdźmy sobie, zobaczmy kilka nagrobków, a zwróćcie uwagę, jak te... No nie. Widzieliście coś takiego? Lampa na grobie na baterie słoneczne. No to już robi wrażenie. Zwróćcie uwagę na fakt, jak te pomniki są zadbane, jak wyczyszczone, jak to w ogóle, wiecie, jak to wygląda. Aha, już rozumiem. To wiadro służyło temu, żeby wiatr nie zdmuchnął płomienia w zniczu. Ale jeżeli byśmy porównali, jak oglądaliście serię z Pakistanu czy też z Iraku, no to mieliśmy okazję być tam na cmentarzach i jak sami widzieliście, te cmentarze w ogóle kompletnie nie przypominały tych, które tutaj widzimy. Były brudne, zaniedbane, zapomniane, można powiedzieć. Ale im bardziej na wschód, Polska, zobaczcie, Białoruś, Ukraina, Rosja, Rumunia, Czechy, Litwa, Łotwa, to są miejsca, w których wciąż pielęgnuje się pamięć o zmarłych. Zobaczcie, jak gęsto są w ogóle polokalizowane te groby. Nawet nie ma za bardzo jak przejść na drugą stronę. Nie ma w ogóle gdzie nogi postawić. Nie wiem za bardzo, jak oni przechodzą. Myślę, że po prostu po nagrobkach troszkę muszą deptać, no bo nie ma za bardzo innej opcji na to, żeby przejść bardziej do środka. No dobrze, tak my przeskoczymy na szybko, tak żeby zobaczyć nagrobki. Zwróćcie uwagę, jakie zdjęcia. No tutaj już bardziej nie da się przybliżyć, ale te zdjęcia widać, że są dopieszczone. I tam już wypatrzyłem ciekawe zdjęcie. Ciekawe, czy uda mi się podejść. No spróbujemy podejść jeszcze bliżej. Proszę bardzo, zwróćcie uwagę. Motyw morza, motyw plaży z tyłu. Z tyłu maki, babcia i prawdopodobnie dziadek. Z młodości jeszcze zmontowane takie zdjęcie, albo może z synem, kto wie. Trzeba zaznaczyć, że tutaj w regionie Bukowiny, w Rumunii, religia odgrywa znaczącą rolę w życiu tutejszej ludności. Wyznacza pewnego rodzaju trajektorię i nadaje harmonii dniu codziennemu, ale również ogólnie strukturze całego życia i funkcjonowania tutaj. Moi drodzy, bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Polecam obejrzeć poprzedni odcinek z Bolkiem. Polecam zostawić dobre słowo pani bohaterce dzisiejszego odcinka, która była wcześniej, na początku odcinka. I co? I trzymajcie się, zostawcie subskrypcję, żeby nic was nie ominęło. Zostawcie łapkę, ślad węglowy, pogłaskajcie pulpeta, narka, a my się słyszymy w kolejnym odcinku. Do usłyszenia czołem. Raz, dwa, trzy. Cmentarz zamknięty.